zimno, zimno. Zimno, naprawdę jest zimno. Nie wiem, czy widać, ale para leci z ust normalnie, naprawdę takimi buchami. Jest no, zimno, zimno. Nic nie widać, a podobno ma być ładna pogoda dzisiaj, więc mam nadzieję, że wszystko się jakoś potem wypogodzi, bo mamy w planach zwiedzanie. Uplistike to wykuta w skałach jedna z najstarszych osad w Gruzji. Powstała około V wieku przed naszą erą i funkcjonowała mniej więcej do czasów średniowiecza. Jest o wiele mniejsza niż inna skalna osada Wardzia, ale również godna uwagi. Jak ktoś był w Turcji, w Kapadocji, to zobaczy, no może nie kopię, prawda, bo to trudno powiedzieć, kto od kogo kopiował, ale po prostu wielkie podobieństwo. Więc nie ukrywam, że na nas to już nie robi takiego piorunującego wrażenia. Ale jak ktoś w Turcji nie był i przyjedzie najpierw do Gruzji, to koniecznie trzeba zobaczyć to podziemne miasto, bo będziecie zachwyceni. Wygląda na to, że jesteśmy zupełnie sami. Może później zjadą się jacyś turyści, no ale jest już po sezonie i też pogoda taka średniawa. Są dwa rodzaje biletów. Jeden 15 lari, a drugi kosztuje 20 lari. Ten drugi połączony jest ze zwiedzaniem winnicy i degustacją wina. No, mimo wcześniej godziny, to zdecydowaliśmy się na ten drugi bilet, bo myślimy, że to jest niepowtarzalna okazja, a wino może trochę nas rozgrzeje, bo jest zimno, zimno, zimno. Gruzini twierdzą, że to właśnie tu powstała sztuka robienia wina. Początkowo robiono je w wydrążonych dziurach, w skalnych grotach, a potem w ogromnych zakopanych glinianych naczyniach w domowych piwnicach. W wielu miejscach w Gruzji wino nadal produkuje się w ten tradycyjny sposób i jest to najlepsze wino, jakie piliśmy do tej pory. Idziemy teraz właśnie do wine cellar, do piwnicy, gdzie wykonuje się wino i podobno też będzie degustacja. Trochę wcześnie, ale w Gruzji to nawet do śniadania wino można, a niektórzy nawet czacze. Mam powodzenie.
Georgian wine has 8,000 years of history, and Georgia was the first producer of grape wine in the world. In Oplysiha, people started living 3,000 years ago, and, well, we have this tradition of making wine from this our local grapes from that time. Well, Georgia's tradition, of course, started 8,000 years ago, and we make wine in these clay pots, clay vessels, which are underground. It's called kvevri. So, first, in autumn, we pick grapes and we make juice out of it. We crush them, and that is shown in that installation how we crush the grapes and how we collect the juice. But then we put both juice and the remains of the grapes here in kvevris, and after the fermentation process is done, we separate them. So right now, in some of these pots, we only have jajak, which is remains of the grapes, and we are going to make the drink called jajak from this. And back there, already separated wine. So, in that glass vessel, you can see how the wine gets naturally filtrated, and that's the same process which is going on inside of these quarries. Usually, in 2 months, wine is already ready to be consumed. But it's better to leave it for 6 months or 1 year at least. So, all of the wines which we have here are called, they are dry wines, because usually we make dry wines. I'm hungry. Just my intuition. Right. Bella. So, here we have dried apples. These are dried plums, raisins, chuchala, and cheese. Alright. Now, the first one is called Ad Enuri. Ad Enuri is a mix of two types of grapes, Garlitsana and Chinaburi. And here, we also have Chinaburi by itself, and you will see how different they are, actually. Well, this one has 13% alcohol, but it's a relatively light wine to drink. That's why we usually drink it on our holidays, on birthdays and so on and so forth. Well, so we only write not you. And that's she right. That's right. Bella. So it doesn't get us drunk very fast. Spróbowaliśmy 4 różnych win. Przesympatyczna dziewczyna pięknie opowiada o tych winach, a więc naprawdę fajne doświadczenie. Za całe 5 lari, czyli 6 zł, to po prostu tylko w Gruzji jest możliwe. Thank you.
miejscach, jak jeździmy i śpimy na dziko, to spotykamy dzikie psy. I to już żeśmy się przyzwyczaili. Ja na początku bardzo bałam się tych dzikich psów, ale okazuje się, że nie ma czego, bo one po prostu są łagodne jak baranek, bo no chcą dostać coś jeść, więc głupie nie są, wiedzą, że trzeba się dobrze zachowywać, to coś się dostanie. Dzień dobry, podał mi łapę, tak? Zaczepia. No, kiedy będzie śniadanie? Zaraz robimy śniadanie, gotujemy. Proszę bardzo. Płatki owsiane. I do tego mięso. Będzie pycha. O! Tak. Tutaj ich jest chyba 7. Dwie mamy. I dużo szczeniaków w różnym wieku. Tak. Gotujemy. Gotujemy. O. Ale zanim ugotujemy, to trochę popieszczochamy. No poczekaj, bo chcę ci zrobić. Ej. Dzień dobry. Posłuchajmy faktów w RMF FM. Poczekaj, po kolei. No weź po dwa do jednej miski. No nie da rady, poczekaj, ja zaraz im dołożę, bo jeszcze trochę mi zostało. Nauczył, nie słyszysz? To musisz podejść bliżej. Chodź, bo ja mi już dużo nie zostało. Tak, fajne było. Cieszysz się? No to dobrze. No, wszyscy pojedli, tak? Wszystkim udało się troszkę pojeść, tak? Tak, wszyscy zjedli.
Belgią jest super, super tania. Zapłaciliśmy 12 lari, z czego 2 lari to jest taka plastikowa karta, na którą jakby można doładowywać. Tą kartą też można tutaj podróżować po Tbilisi metrem i innymi środkami transportu. Bardzo fajna frajda za malutkie pieniądze. Zachowujcie się. Masz ją na ręce, bo ona się boi. No co? Nie bój się. Oj, ty się czegoś boisz. Bakłażan z pastą orzechową to jeden z przysmaków gruzińskich, mi bardzo smakuje, a ten wyjątkowo, powiem, że najlepszy jaki jadłam w tych wszystkich miejscach, gdzie w Gruzji próbowałam, więc gorąco polecam tą restaurację tutaj na ryneczku, restauracja Hajd. Polecamy, bo zamówiliśmy parę rzeczy i wszystko jest po prostu rewelacyjne, wszystko. Niam, niam. Pycha, pycha. Siedzę tutaj dzisiaj cały dzień jak kołek w płocie. Straszne. Naprawdę tak siedzieć i nic nie... Nawet robiłam, nie mogę powiedzieć, że nic nie robić, ale nie mogę się stąd ruszyć, bo tutaj mamy zrzucone wszystkie rzeczy z samochodu, tam w krzakach pochowane.
I bo on pojechał po wymieniać części i potem zbieżność kół, samochód musi być lekki, więc wszystko co się dało, to żeśmy z samochodu zrzucili lodówkę, sprzęty, różne rzeczy. Więc muszę siedzieć i pilnować dobytku. Porobiłam co się da, no ale ile można czekać? Uwaga, uwaga! Siły jeszcze. Na górę i z góry wezmę. Kurwa, albo i nie. Może ja ci to dźwignę? Zawsze tak. Trochę. Sie. Poczekaj, ja ci dźwignę. Samą oponę wezmę. No i tak komuś chcesz pomóc i sam się zakopał fest. Tutaj przyszedł pan prosić, żeby go stąd wyciągnąć. I no tak jesteś tu zakopany, że ja nie wiem jak ty stąd wyjedziesz, powiem ci szczerze. To taki jest taki piachoglina, taki nie wiadomo co, to wszystko jest miękkie. Nie wiem po co ten człowiek tu wjeżdżał w ogóle, po prostu nie mam zielonego pojęcia. Siedzi tam w tym piachu po samą dupę. Nawet nie drgnie. On tylko trochę wjechał na te kamienie. Najgorzej, że już żeśmy załadowali cały samochód i jest ciężki. W życiu byśmy tutaj nie wjechali.
normalnie tam siedzimy po prostu w osie. Woda stoi tutaj. Stoi woda. Jest beznadziejnie. No niestety, beznadziejna sytuacja. W życiu sami stąd nie wyjedziemy. Nie ma szans. A żeby było jeszcze weselej, to słuchajcie, niedźwiedź go już raz wyciągał. Wyciągnął go tam na drogę, o tam. I ten facet z powrotem tutaj wjechał. No po prostu to bez komentarza. But then what, I don't really give a damn as long as it's got alcohol in it. Sorry, it's a rude joke. Well, it has alcohol in it, that's right. That's enough for me. That's the trick.